Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Dzisiaj testujemy dla Państwa Suzuki Baleno, nowe dziecko japońskiego koncernu. To jest samochód, który w klasie tych małych kompaktów zajmuje naprawdę świetną pozycję, taką wyjściową, bo może konkurować się z Fabią, bo jest większy w środku, bo ma większy bagażnik 355-litrowy, bo ma świetnie rozbudowane podzespoły dbające o nasze bezpieczeństwo, czyli aktywny tempomat, czyli dba o to, żeby samochód odpowiednio zareagował, wspomógł kierowcę, gdy nagle na drodze pojawia się jakaś przeszkoda. Proszę zwrócić uwagę na te pięknie zarysowane kolorem niebieskim zegary. No, nad kierownicą to się prezentuje znakomicie. Wyświetlacz siedmiocalowy z całym systemem dowodzenia, bo w tym samochodzie jest i nawigacja, i oczywiście również możliwość mirroringu, czyli zrzucenia na ten wyświetlacz naszego smartfona. Jest również, co istotne, możliwość wyboru pomiędzy dwoma silnikami. Jednolitrowy 90-konny, jednolitrowy 111-konny i 1.2 benzyna 90-konna z 5-obiegową skrzynią, chociażby jak w tej wersji, a i jest też hybryda, do której w tym silniku właśnie 1.2 dołożono silnik elektryczny. No i ponoć tam zużycie paliwa schodzi do niespełna 4 litrów. Baleno, proszę się tym samochodem zainteresować. To może być naprawdę dobra propozycja wśród samochodów miejskich, samochodów kompaktowych. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.